Rafał Przybylski, za nami pierwszy z dwóch sprawdzianów z Czechami. Jakie pierwsze oceny, uwagi, wnioski? No, na pewno musimy się skoncentrować bardziej w ataku, bo rzuciliśmy za mało bramek. Bramkarz, którego bardzo dobrze znamy z polskiej ligi, wyjął kilka stuprocentowych sytuacji i troszkę ta gra nam się nie kleiła. I musimy w te dwa dni niecałe wyciągnąć jakieś wnioski i w Czechach pokazać, że jednak może nie to był wypadek przy pracy, bo Czechy są bardzo dobrym zespołem, ale że musimy się bardziej postawić i bardziej zawalczyć. No bo początek był w sumie bardzo dobry, 4-1, 5-2, Polska prowadziła, prawda, nie można było narzekać, no i później się coś jednak zacięło. Czy to właśnie ta twarda obrona rywali was tak jakby, nie wiem, zdeprymowała, że nie jakby stanęliście, przynajmniej jeśli chodzi o wynik? Takie mieliśmy założenie, żeby wyjść twardo i się zacząć bić z Czechami, bo to jest zespół, który bardzo, jak było widać, bardzo dobrze gra w obronie. No i myślę, że kilka takich nieprzygotowanych rzutów, gdzie bramkarz super współpracuje z blokiem i chodził, gasił nam te piłki, puszczali jakieś kontry. Potem pod koniec doszło już troszkę zmęczenia i skontrowali nas, zrobiliśmy kilka głupich błędów. Głównie rzuty i Czesi odeszli na 4 bramki. No i potem już w drugiej połowie kontynuowali to, czego my nie robiliśmy i dlatego wygrali ten mecz. A właśnie, jak przez te dwa dni, które do rewanżu, można powiedzieć, pozostały, jak wykorzystać, żeby ta skuteczność, tak, bo ona głównie tutaj zawiodła, bo pozycje była lepsza? No tak naprawdę w dwa dni nie można nic zrobić, to tylko siedzi w nas, musimy puścić, grać szybciej, grać bardziej, iść w kontakt, żeby troszkę spłaszczyć Czechów, żeby mieć czysty rzut, bo jak widać mamy na lewym rozegraniu Tomka Gębale z potężnym rzutem i może powinniśmy jemu zrobić pozycję i mówię, grać troszeczkę twardziej, spokojniej przede wszystkim, bo niektóre akcje były za szybkie i głupie, jakieś straty piłki, Czesi łapali tą piłkę, kontrowali. Łatwe bramki i tego musimy się wystrzec w rewanżu, ale na pewno będziemy walczyć, żeby tam wygrać. Dzisiaj chyba jedna z takich rzeczy, na którą na pewno nie mogliście narzekać, to kibice, bo jednak można powiedzieć, dopisali w Katowicach. Super atmosfera, zawsze w Katowicach, jak, z tego co pamiętam, jak grała tutaj reprezentacja, kibice zawsze świetnie tutaj nas dopingowali, zapełniali halę, także tu jest naprawdę przyjemnie grać. Szkoda tylko, że przegraliśmy, bo dla takich kibiców powinniśmy wygrywać, ale myślę, że się nie zniechęcą, że jeszcze nie raz tutaj przyjedziemy i będziemy wspólnie z nimi świętować. A co możesz tak wspaniałej publiczności obiecać? No, na pewno poprawę gry i żeby nie zwątpili w nas, bo jest to teraz troszkę inna reprezentacja, nie taka, do której się przyzwyczaili i na pewno mogę to obiecać, że dojdziemy, postaramy się dojść do takiego poziomu, który prezentowali nasi poprzedni koledzy i wygrywać jak najwięcej. Dziękuję bardzo. Dzięki.